Przed materiałem mam pewne pytanie do was. Do jakich drużyn według was dołączy Michu oraz Kuben? W sprawie poprzedniego materiału trzeba naprostować kilka kwestii, bo w wirze tych wszystkich plotek już nikt nie wie, w jakie informacje ma wierzyć. Hades najprawdopodobniej zostaje w Wiśle, został już nawet opłacony na kolejny sezon SAMDL, więc jeżeli ktoś bał się o jego ewentualne odejście od ekipy Szpera, to nie ma się o co martwić. Jeśli chodzi natomiast o Mauza, tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Podobno jest on w składzie Snaxa tylko po to, aby utrzymać slota do SEA, a nie będzie brał udziału w meczach. Niewykluczone jednak, że Mikołaj z tymi chłopakami być może będzie grać. Teraz już jednak wracając do tematu. Wczoraj streama odpalił Innocent, gdzie grał wraz z Myniem, KM, Snaxem oraz IMD. Oczywiście skład nie był tutaj przypadkowy. W trakcie transmisji na czat wbił Słówek, czyli osoba odpowiedzialna za nową organizację na naszej polskiej scenie. Anonymo Esports, do której dołączy Snax wraz z zespołem. Pamiętajcie jednak, aby brać słowa Słówka z pewną rezerwą. W końcu może zwyczajniej w świecie zatajać pewne rzeczy. Pierwszą kwestią jest fakt, że odpowiedzialny za sam skład i testy do niego jest nie kto inny jak były trener Illuminar IMD. To on ma ostateczny głos w doborze zawodników. Oczywiście padły też pytania a propos Innocenta. Jak to napisał Słówek? Pograł kilka razy z chłopakami, ale sam Paweł ma świadomość, że nie pogra z tym składem ze względu na jego kontrakt z Mad Lions. Tutaj przyszły też pewne pomysły z wypożyczeniem Innocenta, ale według Słówka jest to niemożliwe. Co ciekawe, pojawiły się też pytania o Micha. W końcu na ten moment jest już poza Team Envy. I tutaj rzeczywiście skład ze Snaxem na pokładzie bierze go pod uwagę. Na koniec były jeszcze pytania a propos slota do Plain na IM w Katowicach. Prawdopodobnie nie uda im się samego miejsca zachować. Być może ich pozycję zajmie Wisła Kraków ze względu na wicemistrzostwo w ESL Mistrzostwach Polski, który wcześniej wspomnianego slota gwarantował. Jak na razie pewniakami w składzie są już Snax, Kay, Kylar oraz IMD w roli trenera. Co do dwóch kolejnych graczy nie ma jeszcze 100% pewności. Co warto zaznaczyć, Anonymo już teraz zostało zaproszone do turnieju Home Sweet Home o nazwie Snow Sweet Snow Cup zaczynający się 18 stycznia. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start, a dzięki Piki 15 dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Jak pewnie już doskonale wiecie, nie zobaczymy więcej Team Envy w składzie z Michem. Cała formacja została wystawiona na listę transferową, co było pewnym zaskoczeniem dla fanów, a zwłaszcza dla graczy oraz trenera, czyli Kubena. Większość z nich sądziła, że już wkrótce rozpoczną w takim składzie treningi do zbliżającego się sezonu, ale niestety tak się nie stanie. A propos całej tej sytuacji, swoje 3 grosze dorzucił Kuben, który pokazał, jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy. Jak stwierdził, po podpisaniu umowy założyli z zarządem przebudowę drużyny, zaczynając od wprowadzenia pewnych struktur oraz poprawy etyki pracy. Na początku roku miało dojść do 2 transferów, które wskazał Kuben. Tak się jednak nie stało, sytuacja odwróciła się o 180 stopni i Team Envy wycofało się z finansowania drużyny. Kuben napisał jeszcze, że to oni otrzymali rykoszetem za niepowodzenie poprzednich składów i jest w tym być może sporo racji. Teraz jednak Kuben jest gotowy na wyzwania zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W tej chwili czeka na oferty. Gdzie osobiście widzielibyście Kubena oraz Micha? Już dzisiaj o godzinie 16:30 rozpoczął się długo wyczekiwany showmatch organizowany przez firmę Betway pomiędzy Big a zawodnikami Ninjas in Pyjamas. Cały mecz będzie w systemie BO5, czyli do 3 wygranych map. Co jednak najważniejsze, w samym spotkaniu zobaczymy takie mapy jak legendarny stary Tuscan, oczywiście Cobblestone'a czy też Kesha. Pojawiły się pewne głosy, które sugerowały, że jedna z tych map, która będzie grana na tym showmeczu, będzie później dodana przez Valve do oficjalnej puli map w profesjonalnych rozgrywkach. Istnieje więc iskierka nadziei na powrót chociażby Cobla, ale i również Tuscana, który wciąż jest reworkowany przez jego oryginalnych twórców. A teraz wracamy jeszcze po raz kolejny na nasze polskie podwórko, bo tutaj plotki nie ustają. Niedawno otrzymaliśmy informację o tym, że Biały, Gruby, Markoś, PHR oraz Goofy zasilą organizację Nine. Teraz jednak pojawił się kolejny news w tej kwestii, który w teorii przekreśla szansę na powstanie takiego składu. PolishLeaks od wczoraj otrzymywało wiadomości, że na naszym podwórku formuje się kolejny całkiem nowy zespół w składzie. Gruby, Sydney, Markoś, Maus oraz piąty gracz, Morels lub Avis.
Nie jest to oczywiście nic potwierdzonego, a tylko zwykłe spekulacje. Ale ciekaw jestem w takim razie, w jakiej formacji może znaleźć się Biały, który był w końcu przymierzany do gry u boku Grubego. Co sądzicie o takiej prawdopodobnej formacji? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wierzyć źródłom HLTV, to już niedługo będzie nas czekać prawdziwa bomba transferowa, która w ostateczności może stworzyć kolejny topowy zespół na scenie. Extremum to rosyjska organizacja, która wzięła pod swoje skrzydła byłych graczy 100 Thieves. Skład sam w sobie był niezwykle silny i naprawdę szkoda, że tak to wszystko się potoczyło. Teraz jednak otrzymali drugą szansę. Niedawno posadę trenera objął Kasat, który wcześniej trenował tych chłopaków właśnie w 100 Thieves. Dodatkowo do zespołu ma dołączyć Bentet, który nie ma co się oszukiwać, marnował się na azjatyckiej scenie, a później w drużynie Genji. Tym razem jednak ma szansę pokazać w pełni swój potencjał wraz z mocarnym składem. Jak myślicie, na jakie miejsce w rankingu stać taką formację? Z Movistar Riders odchodzi Larsen. Jego miejsce póki co ma zająć Smuja. Yugi, przymierzany do przejścia na Valoranta, decyduje się jednak pozostać przy CS-ie, wchodząc tym samym do Complex City jako stand-in w miejsce Poisona. Spelan oficjalnie nie jest już częścią bułgarskiego składu Skade. Jackinio po wielu spekulacjach dochodzi do formacji Fnatic w miejsce Flashy. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów i linku podanego w opisie. Tym samym wspierasz ten kanał. A najstandardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.